czwartek, w samo południe, na skraju Parku Konstytucji 3 Maja pierwsi goście weszli do mobilnego muzeum multimedialnego. Niepozorna przyczepa, jak się okazało, kryje niezwykle interesującą ekspozycję, która jest, co tu dużo mówić, wyjątkową wycieczką historyczną. Szlak wycieczki wyznaczamy sobie sami. Wiedza o faktach i postaciach historycznych podana jest w pigułce, a wykorzystane w mobilnym muzeum rozwiązania czynią polską historię naprawdę pasjonującą. W mobilnym muzeum każdy odwiedzający sam sobie jest przewodnikiem, sam wybiera treści, które chce poznać bliżej i przedmioty, które chce obejrzeć. Na kilku ogromnych dotykowych monitorach przybliżane są polskie postacie historyczne, polskie wynalazki, fakty. Dostępne są prezentacje, które w atrakcyjny sposób, krótko, treściwie i ciekawie przybliżają odwiedzającym to, co w ostatnim stuleciu stało się powodem do narodowej dumy. Wśród prezentowanych multimedialnie zbiorów na dwóch stanowiskach holograficznych odwiedzający mogli zobaczyć największe skarby narodowe, znacznie starsze niż stuletnia historia niepodległej. Wśród prezentowanych holograficznie przedmiotów włócznia świętego Maurycego, uważana za pierwsze historyczne insygnium władzy używane przez władców dynastii Piastów. To kopia świętej lancy cesarskiej, ofiarowana Bolesławowi Chrobremu przez cesarza Ottona III podczas zjazdu gnieźnieńskiego w marcu 1000 roku. Kolejnym holograficznie prezentowanym zabytkiem jest tak zwana korona Chrobrego. Faktycznie jest to replika korony koronacyjnej królów polskich, ale została ona wykonana nie za życia Chrobrego, a na koronację Władysława Łokietka, która miała miejsce w 1320 roku. Oryginalne regalium nie dotrwało do współczesnych nam czasów, bowiem zagrabiona pod koniec XVIII wieku przez pruskich żołnierzy, została na polecenie Fryderyka Wilhelma III przetopiona, a złoto przeznaczono na monety. Pierwotnie korona była wykonana ze szczerego złota i ozdobiona była niemal 480 kamieniami szlachetnymi. Odtworzona korona w znacznej mierze wykonana jest ze złota, odzyskanego z monet wybitych przez pruskiego króla. Wśród postaci prezentowanych na multimedialnej ekspozycji takie sławy jak Helena Modrzejewska czy bliższy współczesnym Andrzej Wajda. Ale obok nich wiele postaci, których nazwisk próżno szukać w podręcznikach historii. Bo czy ze szkoły wynieśliśmy wiedzę, że wykrywacz min lub kamizelka kuloodporna jest dziełem polskich naukowców? Czy wiedzieliśmy, że Polak Krzysztof Wolfke był pionierem i prekursorem holografii, której podwaliny opracował 98 lat temu? Multimedialna ekspozycja robi na odwiedzających ogromne wrażenie. Wspaniały pomysł. Gratuluję panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za tego pomysłu, realizacji tego pomysłu, bo to jest naprawdę, dzięki panu prezydentowi mamy kawałek historii w pigułce, tak? Bardzo nowocześnie podane. Przed chwilą też mówiłem na ten temat, że młodzież w szkołach tradycyjnych jednak w większości nie chce się uczyć historii, bo ona jest po prostu w sposób tradycyjny podawana, a tutaj nowoczesnymi metodami multimedialnymi, między innymi hologramami, tak, możemy prawie dotknąć tej historii i poznać najważniejsze fakty, nawet takie, które w podręcznikach historii oficjalnych mało kiedy jest uwidaczniane, jak na przykład te nasze polscy wynalazcy, tak, która jest poświęcona jedna z tych galerii, tak, polskim wynalazkom, o których nawet nie wiedzieliśmy, że świetlówkę wymyślił Polak, tak, z których korzystamy codziennie. To przepiękna rzecz, to jest naprawdę coś wspaniałego. O recenzję wystawy poprosiliśmy również historyka, doktora Jarosława Schabińskiego. Jego zdaniem wartość edukacyjna mobilnej ekspozycji jest ogromna. Podręczniki są siłą rzeczy wybiórcze, a z drugiej strony właśnie dlatego, że bardzo często nie doceniamy naszych sukcesów, że o nich nie wiemy, że nie wiem, w Stanach Zjednoczonych są tak zwane police jokes. Polski taki dowcip mówi, jak wygląda polski wykrywacz min, że idzie Polak i nogą, że tak powiem, sprawdza, gdzie jest mina. A prawdziwy wykrywacz min skonstruował Polak. I to jest najbardziej niesamowite,
że w takim, bardzo często w takim powszechnym, popularnym przekazie nic nie umiemy, a tak potrafimy bardzo dużo. I dlatego warto te rzeczy umieszczać w podręcznikach, warto o nich mówić, właśnie dlatego, żebyśmy sami zdobyli świadomość, przypomnieli sobie, kim jesteśmy. Bo Polska, jeden z publicystów napisał, że Polska jest jak Jason Bourne. To znaczy zapomniała troszeczkę, kim jest. Jason Bourne, pamiętamy, że to jeden z bohaterów filmów i powieści, który stracił świadomość, zapomniał, kim jest. I tak jest z nami, że my właśnie z powodu niewoli, z powodu braku wolności zapomnieliśmy, kim jesteśmy. Ja mam wrażenie, że ta wystawa jest takim elementem właśnie tego przypominania, tak jak Jason Bourne miał jakieś nawyki, no wiedział, jak postępować w różnych sytuacjach, ale nie wiedział dlaczego. I tak samo jest z nami Polakami. My często postępujemy w sposób taki, jaki przekazały nam poprzednie pokolenia, ale tak do końca nie wiemy dlaczego. I ta wystawa jest takim elementem przywracania tej pamięci. O tym, kim jesteśmy, o tym, z czego możemy być dumni. Możemy podejść, zobaczyć, jaką skonstruowaliśmy, jakie świetne odkrycia naukowe, jakie skonstruowaliśmy wynalazki, jakie postacie odegrały ogromną rolę w tym, żebyśmy niepodległość odzyskali. To byli wszyscy ludzie naprawdę olbrzymiego formatu. Oczywiście to nie jest tak, że historia nie ma blasków i cieni, ale zawsze warto, jakby za mało uwagi zwracamy właśnie na te blaski. Często skupiamy się na tym, czego powinniśmy się wstydzić, a to nie jest tak. Nie zbudujemy naszej przyszłości wyłącznie na kompleksach. Musimy zbudować się na poczuciu własnej wartości. I ta wystawa również wzmacnia to nasze poczucie własnej wartości, dumy z tego, kim jesteśmy. Dlatego moim zdaniem jest cenna i dlatego będę wszystkich zachęcał, żeby tu przyszli.